Pieniądze w postaci specjalnych dopłat do czynszu już możliwe do uzyskania. Nowy rządowy program właśnie startuje, w związku z czym możliwe jest składanie wniosków. Należy się pospieszyć, zostało mało czasu. Kto może skorzystać oraz na jakich zasadach się to odbywa? Dodatkowe pieniądze, czyli dopłaty do czynszu, to program, który przedstawiany był już w maju przez wicepremier i minister rozwoju Jadwigę Emilewicz. Skierowany on został do lokatorów, którzy w związku z pierwszą falą koronawirusa znacznie ucierpieli finansowo. Dopłaty do czynszu, czyli dodatkowe pieniądze. Każdego miesiąca przez pół roku możemy otrzymać nawet 1500 zł. Osoby wynajmujące mieszkanie komunalne, w towarzystwie budownictwa społecznego lub na wolnym rynku mają możliwość skorzystania z programu dopłat do czynszu. Znamy zasady, na których można otrzymać półroczne wsparcie. Choć o dopłatach do czynszu głośno było już kilka miesięcy temu, dopiero teraz faktycznie możemy ubiegać się o pieniądze. Ustawa została już uchwalona i opublikowana w Dzienniku Ustaw, w związku z czym możliwe jest składanie wniosków o zapomogę. Skorzystać z programu mogą osoby, które wynajmują mieszkania komunalne, w towarzystwie budownictwa społecznego czy wynajęte od osób prywatnych lub firmy. Podstawowym warunkiem możliwości ubiegania się o dodatkowe pieniądze jest bycie najemcą mieszkania na dzień 15 marca 2020 roku. Co ważne, nie musi być to ten sam lokal, w którym mieszkamy obecnie. Kolejną istotną informacją jest to, że właściciele mieszkania nie mają możliwości skorzystania ze wsparcia. Jest ono skierowane wyłącznie do osób wynajmujących lokale, które z powodu epidemii koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Aby uzyskać wsparcie w postaci półrocznego dodatku w wysokości 1500 zł miesięcznie, należy złożyć odpowiedni wniosek o dodatek mieszkaniowy w Urzędzie Gminy. Określone zostały jasne kryteria w kwestii dochodów, a także metrażu mieszkania wynajmowanego przez osobę ubiegającą się o pieniądze. Dodatek mieszkaniowy przysługiwać może jedynie w przypadku, gdy dochody na jedną osobę nie przekraczają 1500 zł lub 2100 zł, jeśli mowa o osobach samotnych. Metraż mieszkania na jedną osobę nie może przekraczać 35 m kwadratowych, na dwie, 40 m kwadratowych, na trzy, 45 m kwadratowych, na cztery, 55 m kwadratowych, na pięć, 65 m kwadratowych, z kolei na sześć, 70 m kwadratowych, informuje portal Fakt. We wniosku należy uwzględnić, że ubiegamy się nie tylko o dodatek mieszkaniowy, ale również o dodatek do czynszu. Wówczas dochód miesięczny musi być niższy o 25% niż w roku poprzednim, czyli 2019.
resort rozwoju w rozmowie z portalem zdradził, że organ zajmujący się rozpatrywaniem związku będzie miał miesiąc na wydanie decyzji, czyli tyle samo co w przypadku wniosku o sam dodatek mieszkaniowy. Dopłata wynosi 75% czynszu. Razem z dodatkiem mieszkaniowym można otrzymać maksymalnie 1500 zł miesięcznie przez pół roku. Co ważne, najemca nie dostaje pieniędzy do ręki. Mają one trafić do właściciela mieszkania lub osoby wynajmującej je w celu NP. Spłaty zadłużenia za poprzedni rok. Wszyscy, którzy chcą ubiegać się o pieniądze, powinni się pospieszyć. Wnioski można złożyć do 31 marca 2021 roku.